Dzisiaj pokażę, jak przygotować pyszne danie obiadowe, a będzie to smażona wątróbka z jabłkiem i cebulką, serwowana z ziemniakami i ogórkiem korniszonym. Jest to danie smaczne, łatwe do przygotowania, a także niezbyt drogie. A zatem będę potrzebowała oczywiście wątróbkę drobiową. Ja już mam tutaj oczyszczoną, jest to około 700 gram. 3 średniej wielkości cebule pokrojone w pół plasterki. Będzie potrzebny również majeranek, dzięki temu nasza wątróbka będzie rewelacyjnie smakowała, i papryka słodka w płatkach, po łyżce tych przypraw. Będzie potrzebna również sól i pieprz, ale to dopiero przyprawimy naszą wątróbkę już po usmażeniu, ponieważ wątróbka ma tendencję do twardnięcia. Będą potrzebne również jabłka, no i wszystko podsmażymy na oleju kujawskim. Wstawiłam ziemniaki i zabieram się za podsmażenie cebuli. Oczywiście rozgrzewam na patelni niewielką ilość oleju i wrzucam cebulę. I tak jak powiedziałam, będę ją podsmażała na złoty kolor. Cebulka się smaży, a ja w tym czasie pokroję jabłka. Oczywiście obrałam, usuwam gniazda nasienne i za moment zacznę kroić. Jabłka kroję w pół plasterki. Ważne, żeby jabłka były soczyste i twarde. Ponieważ cebula odrobinę zmiękła, dorzucam płatki papryki, a także majeranek. Przecieram przez ręce, wtedy szybciej uwolni swój aromat. Wszystko przemieszam i dalej smażę cebulkę na złoto-brązowy kolor. Cebulkę mam już ładnie przyrumienioną, zgarniam na jedną część patelni, a na drugą dodaję jabłka i będę je podsmażała do momentu, gdy troszeczkę zmiękną. Jabłuszka i cebulkę mam już ładnie podsmażoną. Postawiłam na płytce, żeby były ciepłe, i zabieram się do przesmażenia wątróbki. Wcześniej obtoczyłam w mące i smażę na gorącym tłuszczu, na gorącym oleju. Wątróbkę będę smażyła do miękkości, potrwa to około 4-5 minut. Wątróbka jest już prawie gotowa, zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Wszystkie składniki mojego dania mam już w zasadzie przygotowane, a zatem zaraz wyłączam gaz i podaję obiad na stół. Moje pyszne danie jest już gotowe, zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Jeszcze doprawię odrobiną świeżo zmielonego pieprzu. I troszeczkę soli. O, i już. To danie jest naprawdę bardzo smaczne. Jego przygotowanie, jak widzieliście, nie jest zbyt skomplikowane i nie trwa zbyt długo. A wątróbka to przecież cenne źródło witamin, przede wszystkim witaminy B i witaminy A, a także żelaza, a więc wszelkie osoby, które cierpią na anemię czy jakiekolwiek schorzenia wzroku, powinny tę wątróbkę zajadać. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.